rozwijamy kilka wątpliwości, bo kibice się pewno domagają. Ja bardzo chętnie spotkam się z kibicami. Myślę, że na pewno przed rozgrywkami trzeba też omówić parę rzeczy i też rozmawiałem z prezesem, żeby konferencję prasową, żeby dziennikarze też wiedzieli, jak to wszystko wyglądało, ale sprawa jest taka. Jacek Kozaczyński od pierwszego treningu, na którym byłem, nie pojawił się w klubie. Nie rozmawiał. Rozmawiałem z jego ojcem przez telefon, więc powiedział, że Jacek jest dorosły i wie, co robi. No i tak tą sprawę zostawiliśmy. Natomiast Jacek się pojawił przy okazji sparingu tutaj ze Świtem Nowy Dwór przed meczem. I rozmawialiśmy, bo znamy się dość długo. Rozmawialiśmy chwilę, że Jacek powiedział, żeby na niego nie liczyć. W związku z tym szuka sobie nowego klubu. Ja to uznałem. Decyzja zawodnika nie ma. Nie będę po prostu robił wbrew jego zdaniu i jego dalszej przygodzie z piłką. I ja się z tym pogodziłem, natomiast oficjalnie zapewne to nastąpiło wczoraj, ale to tak jakby mnie nie było w klubie w tym momencie i nie wiem, jak to tak naprawdę było. Druga wątpliwość to Adam Czerkas. Adam się zgłosił do nas sam. Ja wyraził chęć trenowania i grania. Zagrał, dostał szansę w meczu ze Świtem, gdzie zresztą strzelił bramkę i wyglądał bardzo dobrze. Umówiliśmy się, że okej, pasuje mi to, zostaje w drużynie, bo mamy na tej pozycji spory wakat. Po czym przed meczem w Białej Podlaskiej z Wigrami wszedł rano na zbiórkę i powiedział mi, że nie chce ryzykować i że nie jedzie na sparing. W związku z tym to była jego decyzja, nie chce jechać na sparing, nie wiem, czego nie chce ryzykować, bo myślę, że można było tutaj w Sielcach pomóc drużynie. To jest sprawa zawodnika, taką decyzję podjął i sprawa jego gry tutaj w klubie została zamknięta.